tym roku strażacy z gminy Kościelec mieli podwójną okazję do świętowania. W dniu świętego Floriana uroczyście uczczono 50. rocznicę działalności Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kościelcu oraz 95-lecie funkcjonowania jednostki OSP w Straszkowie. Uroczystości rozpoczęły się przymarszem do kościoła świętego Andrzeja w Kościelcu, gdzie odprawiono koncelebrowaną mszę świętą w intencji strażaków. Homilię wygłosił powiatowy kapelan strażaków, ksiądz Radosław Kobiela. Czwarta Polska przez długie lata odwoływała się do francuskiego powiedzenia Noblesse oblige. Tytuł zobowiązuje, szlachectwo zobowiązuje. Do czego więc nas ten tytuł rycerzy świętego Floriana zobowiązuje? Oczywiście do naśladowania naszego patrona, do pokładania w nim nadziei, do tego byśmy uważali go za naszego orędownika. Ale odpowiedzią myślę, że też są słowa hymny. Gdy trzeba, czuwamy po nocy, czy una na niebie nie wschodzi. W ulewach i rwących potokach walczymy żywiołem pogodnym. Bo wszędzie, gdzie życie i mienie człowieka gotowy potargać na strzępy los zły, śpieszymy z pomocą, bo nie ma co zlecać. Rycerze Floriana to my. Po nabożeństwie dalsze uroczystości odbyły się na placu przy remizie OSP w Straszkowie. Zebranych gości powitali wiceprezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kościelcu oraz członek OSP w Straszkowie druh Tomasz Krupa oraz prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kościelcu druh Józef Pacholski, który odczytał również kronikę związku. Podczas uroczystych obchodów sztandar związkowy został odznaczony srebrnym medalem dla zbiorowości. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Oddział Gminny Związku OSP RP w Kościelcu, Powiat Kolski, Województwo Wielkopolskie został odznaczony srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczpospolitej Polski. Warszawa, kwiecień 2024. Oddział baczność! Podczas sztandarowy do prezentacji marsz! Kronikę jednostki OSP Straszków odczytał sekretarz jednostki druh Krzysztof Ostrowski. Po zakończeniu długoletniej I wojny światowej
i umocnieniu się Rzeczypospolitej Polskiej stała się konieczność obrony mienia państwowego i indywidualnego przed pożarami. Z inicjatywy ówczesnego postępowego działacza społecznego, obywatela Wrzalińskiego, w 1925 roku została zorganizowana i powołana do życia Gminna Ochotnicza Straż Pożarna. W jej skład wchodziły następujące miejscowości: Straszków, Gozdów, Gąsiorów i Trzęsi. Wydarzeniem, które wpisze się do kroniki jednostki, było poświęcenie i przekazanie proporca dla młodzieżowej drużyny pożarniczej w Straszkowie. Po akcie poświęcenia symboliczne gwoździe wbijali fundatorzy proporca. Po tej części uroczystości prezes jednostki OSP w Straszkowie, druhna Renata Krupa, przekazała pocztowi proporzec. Do prezentacji. Marsz! Nieodłącznym elementem obchodów Dnia Strażaka jest wręczenie druhom medali i odznaczeń. Złoty znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odebrał druh Stanisław Rusek. Medal honorowy imienia Bolesława Chomicza nadano druhowi Józefowi Pacholskiemu. Odznakę honorową Semper Vigilant, wiecznie czuwający, odebrali druhowie Stanisław Gajda i Eugeniusz Bartosik. Srebrne medale odebrali druhowie Krzysztof Nawrocki, Jarosław Kujawa i Paweł Poszwa. Brązowe medale nadano druhom Krzysztofowi Ostrowskiemu i Tomaszowi Ostrowskiemu. Odznakę honorową Floriański Krzyż Koronny za zasługi dla pożarnictwa odebrali druhowie Paweł Grzelak, Karol Perkowicz i Marek Siwek.
Medale za wysługę lat w OSP odebrali duchowie Janusz Bąk, Krzysztof Poszwa, Michał Świder i Stanisław Rusek. Za 20 lat Renata Krupa, Maria Płóciennik, Monika Paruszkiewicz, Damian Jankowski i Dominik Kostrzewa. Za wysługę 10 lat medale odebrali druhowie Martyna Dzikowska, Tomasz Jener i Bartosz Mroczkowski. Złotą odznakę Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej otrzymali druhowie Paruszkiewicz Wiktoria, Szafrańska Maria, Lalik Julia, Krupa Amelia, Lekka Julia, Szafrańska Matylda, Chęciński Bartosz, Paruszkiewicz Norbert, Strzeliński Szymon, Igor Russek, Marciniak Szymon i Lekki Igor. Brązową odznakę Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej otrzymali druhowie Słodkiewicz Olga, Paruszkiewicz Martyna, Paruszkiewicz Natalia, Olkowska Wiktoria, Kowalewska Kinga, Jankowska Eliza, Tomtała Rozalia, Chęciński Wojciech, Kowalewski Kacper, Jankowski Bartosz, Tomtała Szymon i Poszwa Wiktor. Szczególne podziękowania odebrał druh Jan Czaja z jednostki OSP Krzymów, który jest jednocześnie członkiem grupy rekonstrukcyjnej Zajezdnia. Stowarzyszenie to swoją obecnością uświetnia uroczystości organizowane w gminie Kościelec. Wództwa, wszyscy zaproszeni goście, na samym początku pragnę podziękować za ten wyraz serdeczności, które otrzymałem. Myślę, że ta współpraca układała się, układa się i nadal będzie się układać, bo przecież jesteśmy gminą sąsiadującą, także ta współpraca powinna tak być. Pragnę Wam podziękować gminnemu zarządowi za dotychczasową pracę, za to, że dbają o jednostki i robią wszystko, aby utrzymać w gotowości nie tylko bojowej, ale również w gotowości dla działań społecznych pozostałe ochotnicze straże pożarne. Dziękuję jednostce OSP Strażków, która już przez tyle lat jest jednostką operacyjno-techniczną i wykonuje swoje zadania wzorowo. Dziękuję po prostu wszystkim druhom za to, że zawsze na Was można liczyć, że bierzecie udział w imprezach gminnych, państwowych, w uroczystościach kościelnych. Bardzo, bardzo serdecznie Wam za to dziękuję. Ochotnicza Straż Pożarna w Strażkowie. Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej druh Renata Krupa. List gratulacyjny. Z okazji jubileuszu 95-lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Strażkowie oraz nadania proporcja Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej przyjmijcie serdeczne podziękowania oraz wyrazy wdzięczności za lata bezinteresownej, ofiarnej i szlachetnej służby. Życzymy, aby dzisiejszy jubileusz był dla Was powodem do dumy i satysfakcji, gdyż być strażakiem to wielkie wyzwanie, obowiązek i zaszczyt. Druhny i druhowie, w dniu Waszego święta życzymy całej strażackiej rodzinie spełnienia najśmielszych planów i zamierzeń oraz wszelkich pomyślności osobistej. Niech służba pożarnicza i działalność społeczna przyniosą Wam wiele satysfakcji i będą inspiracją do dalszych działań. W myśl strażackiej dewizy: Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Niech święty Florian czuwa nad Wami i Waszymi rodzinami każdego dnia, obdarzając zdrowiem i szczęśliwym życiem. Rada Gminy Kościelec wraz z wójtem Gminy Kościelec Dariuszem Ostrowskim.
Szanowni druhowie z pocztami sztandarowymi na ciele, czcigodni księża oraz zaproszeni goście. W imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Straszkowie bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej uroczystości 95-lecia naszej służby. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Bardzo serdecznie dziękuję sponsorom dzisiejszej uroczystości oraz wszystkim osobom prywatnym, firmom, instytucjom oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, które dołożyły swoją cegiełkę w postaci tak zwanego gwoździa do zakupu proporca młodzieżowej drużyny pożarniczej w Straszkowie. Dziękuję. Druhu prezesie, komendant gminny Marek Straszewski melduje jednostki na zakończenie uroczystości. Dziękuję. Uroczystość zakończyła. Jeszcze raz. Tak jest. I wyprowadzenie pocztów sztandarowych. Pod oddział! Pod oddział! Pod oddział!